godzinę na stadionie. Przygód wspaniałych, przyjaciół doskonałych, góry słodkości i samych radości. To dla Tymka Szweda, a te życzenia składają rodzice, do których oczywiście przyłączamy się również my. Sobie zrobić zdjęcie z jakimś, z jakąś koszulką, z jakimś zawodnikiem swoją ulubionym. Szczepaniaka. Szczepaniaka, szukamy. No już pana wykorzystuję przed kamerką. Tutaj jedno pytanie. Chodźcie, chopy. Cześć, kłaniam się. Jedna rzecz. Chłopy, no pracujemy. Dzień dobry, no, taki, dzień dobry. Taki deszcz to... What the fuck? Adam na bałkę widzę. Dobra, idziemy bardzo blisko. Ćwiczę w robocie. Nic nie robię. No. W taką pogodę nie odejdzie dziś kłania, herbatę, gorąco się kłania. Herbatę, ludzie, panie trenerze, no nie można przeprowadzić na najlepszego wywiadu. Czułem, że to wywiad życia. Adaś mi mówił wcześniej. Który Adaś? Adaś nie... Adaś jest 2 godziny do meczu, Adaś już nie mówi. Nie. Zamknął się w sobie. Możemy? Jak tam Tomek w tym roku sezon wędkarski? Bardzo słaby. Bardzo słaby. Najgorszy. Czasu, czy najgorszy nie brały? To co? Wiek. Człowiek powiedz, że zmieniłeś specyfikę na wokalistę. Tak, teraz się przebranżawiam. Wiesz, jak co śpiewasz to? Teraz będę chyba grube kawałki, nie grube ryby. Pokaż Aga? Ełkę, dawaj, jak jesteś z Bielska, ale pokaż Ełkę, dawaj, pokaż Ełkę. Pokaż Ełkę, nie bój się. Nie pokazuj, nie pokazuj. Pokaż Ełkę. Kupujemy? Brawo. To było wymuszone, nie? Na zdjęciu nie będzie widać. Krystiana absolutnie żadnych. Ja nigdy nie mam pretensji do ludzi, którzy zostawiają całych siebie na boisku, a taki mamy zespół, jak widać, więc porozmawiamy sobie o tym jeszcze, o tym spokojnie, o tym faulu. To tyle.
pleję sobie w brodę. Plejemy sobie wszyscy w brodę, że nie zdołaliśmy wygrać tego meczu. No ostatnia sekunda, cholera, no to jest out i gdzieś tam się pogubiliśmy po lukarnym wolej, no i no, skozłowała piłka przed Zubim, nie miał szans, no. Trudno. Prowadzi się do 93 i się traci bramkę. Boli to boli, ale cóż, no trzeba to wziąć z pokorą i z dystansem do wszystkiego i dalej ciężko pracować i myślę, że efekty już powoli przychodzą. Ten gol Adama Mójty taki wyjątkowy, bo nie dość, że ty brałeś w nim udział, to do tego strzeliście bramkę Legii grając w dziesiątkę. Tak, typowo z kontry zagraliśmy, udało, akcja poszła moją stroną, zagrałem do Adama, co strzeli to mu wpada, także no, niewiele brakło, no szkoda, czekamy dalej na zwycięstwo na swoim stadionie, miejmy nadzieję, że już z ruchem się w końcu nam to uda. Szanujemy ten punkt, ja cieszę się, że pracuję przede wszystkim z ludźmi, którzy mają charakter, mają wolę walki i w dziesiątkę są w stanie tą walkę z Legią nawiązać i to momentami uważam na całkiem niezłym poziomie. No, musimy wygrać w końcu, no, w końcu nie ma pasy, która jest nieprzerwana, więc żyjemy nadzieją w tym momencie i naszą formą myślę, że jest dobra.